Opolu zorganizowano 60. Festiwal Piosenki Polskiej. W sobotę drugiego dnia imprezy odbył się konkurs premier. Nagrodę jury odebrał Rafał Brzozowski, a głosy telewizów zdecydowały o zwycięstwie Tuli i Haliny Mulenkowej. Świętu polskiej muzyki od kilku lat, a dokładniej od przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, towarzyszą polityczne kontrowersje. W gronie prowadzących tegoroczną edycję festiwalu znalazł się Tomasz Kamel. Prezenter wykorzystał okazję, aby wystosować ze sceny apel do artystów, którzy bojkotują imprezę. Wielu z nich nie chce występować w Opolu w ramach sprzeciwu wobec obecnej władzy. Powiem ci coś z tej opolskiej sceny, zwrócił się Kamel do Brzozowskiego. Są tacy, którzy na niej byli, a ich nie ma. Ty też czasami w Sopocie byłeś, na pewnych scenach, na których teraz cię nie ma. Ale że przede wszystkim jesteś artystą, który śpiewa dla wszystkich, to życzę ci, żebyś ty śpiewał nie tylko tutaj, ale i na Polsacie, i w TVN-ie, i wszędzie, bo tam też masz fanów, wskazał prezenter TVP. Dalej Kamel zwrócił się już nie tylko do Rafała Brzozowskiego. Tak samo jak tym, którzy śpiewają tam, a powinni być tu, życzę, żeby w końcu się znów tu pojawili, bo ta opolska scena jest absolutnie dla wszystkich, zaapelował znany dziennikarz. Drugiego dnia festiwalu w Opolu na scenie pojawił się prezydent miasta Opole, Arkadiusz Wiśniewski. Nie obyło się bez politycznych akcentów. Włodarz wręczał nagrodę publiczności w konkursie premiery. Przed jej przekazaniem prezydent miasta przytoczył słowa piosenki Wojciecha Młynarskiego. Pod tytułem róbmy swoje, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, jestem tutaj po to, żeby też oddać honor tym wszystkim wielkim artystom, którzy przez 60 lat tworzyli te wyjątkowe występy na scenie. Jednym z nich był Wojciech Młynarski. Pozwólcie, że zacytuję jego słowo, wielokrotnie odbierał nagrodę. Kochani, róbmy swoje, na pewno coś się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa. Wielu odczytuje to jako manifest polityczny, mający uderzać w PiS. Wiśniewski w przeszłości należał do PO. I choć nie jest już członkiem partii, to jego poglądy najwyraźniej się nie zmieniły. Media przypominają, że po informacji o tragicznej śmierci syna posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks, samorządowiec nawoływał do bojkotu Szczujni. Chodziło mu o media publiczne. Bojkot Szczujni. Jestem za i apeluję o to m.in. do opolskich polityków opozycji, którzy chętnie pojawiają się w redakcji na ulicy Szpitalnej. Jest to siedziba opolskiego oddziału TVP. Ja nie chodzę tam od lat i spokojnie mogę dziś spojrzeć w lustro. To nie pierwszy raz, kiedy widzimy, że media rządowe szczują na niewinnych ludzi, pisał prezydent Opola na Facebooku. W Polsce już chyba wszystko jest upolitycznione do granic absurdu. Niektórzy rzeczywiście mają duży problem z praworządnością i nie uznają wyboru narodu, który dwa razy wybrał Prawo i Sprawiedliwość do trzymania sterów państwa. Nierzadko słychać, zamiast sformułowania państwo polskie, państwo PiS. Zanosi się, że trzeci raz z rzędu partia Jarosława Kaczyńskiego może objąć rządy, więc nerwowość opozycji jest uzasadniona, tym bardziej, że nie widać na niej konkretnej oferty wyborczej, poza hasłami typu odsunąć PiS od władzy. A jak już się odsunie, to co wtedy? Zapewne strumienie unijnych pieniędzy popłyną do spółek, fundacji i stowarzyszeń powiązanych z nowym, samozwańczo-demokratycznym rządem. A radości ze wschodu i zachodu nie będzie końca. Polacy będą klepani po pleckach za ich spolegliwość, więc poczują się ważni. Tylko czy o to naprawdę chodzi?